cześć wszystkim, z tej strony Marlena. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj bierzemy się za ładowanie pszenicy. Mamy już niedużo, tak przyczepa, może przyczepa i troszkę będzie, więc postanowiliśmy załadować. Jeszcze nie wiemy, czy dzisiaj wywieziemy, czy będziemy sprzedawać na wymianę, bo chcemy sobie wziąć trochę nawozu. Czy poczekamy, bo pszenica może zdrożeje jeszcze, się zastanawiamy, zobaczymy jak będzie, ale załadować trzeba. Także zapraszam do oglądania. Ta duża przyczepa. Tutaj sobie schowaliśmy pod taką wiatkę, którą niedawno Michał tutaj zrobił. I schowaliśmy, bo zanosi się coś na deszcz. Chmury nadchodzą. I na pogodzie pokazuje, że ma padać za niedługo. I zobaczymy, na razie ładujemy tamtą przyczepę, mniejszą już końcówkę, żeby było załadowane, to schowaliśmy. Jeszcze sobie ją zaraz przykryjemy blandeko i zobaczymy, poczekamy, jak będzie padać, to nie będziemy wieźli, wstrzymamy się, jak nie będzie padać, wszystko się rozejdzie, to zawieziemy. Tak to się prezentuje, już Wam pokażę,
jak to wyszło na przyczepie, ile wyszło. Wejdę. No i mamy przyczepę załadowaną. Prawie cała, nie na fulla. Bo przecież mamy jeszcze jedną, a na wszystko na to i tak by nam się nie zmieściło. Więc wydaje mi się, że i tak jest wystarczająco sporo na niej. Nie trzeba nie wiadomo ile sypać. I nic, idę tam Michałowi pomagam, będę podgartać, bo już końcówka, więc trzeba podrzucać do żmiki. I wylecimy, bierzemy się do roboty.